Panie profesorze, koleżanki i koledzy z łódzkiego AKO. Przede wszystkim... Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy za zorganizowanie tej konferencji. Takie spotkania są niesłychanie ważne. Powinniśmy uwierzyć w to, że nasz głos jest słyszalny i ma znaczenie. Jeżeli dobrze formułowane są, dobrze wyciągane wnioski, poprawnie formułowane postulaty, politycy słuchają nas i ministrowie też czasami nas słuchają. A nawet jeżeli słuchają nas i robią dokładnie na odwrót, no to jesteśmy chyba osobami na tyle inteligentnymi, że możemy przedstawić to wszystko na odwrót i wtedy będzie tak jak chcemy. Ale w naszym gronie, jak Państwo wiedzą, jest wielu posłów, senatorów, ministrów środowiska, akademickich klubów obywatelskich też wystawiły kandydatów, no może nie my bezpośrednio. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli wpływowych kolegów i jeżeli tylko im przedstawimy konkretne rzeczy, które chcemy, żeby były zrealizowane, miejmy nadzieję, że zostaną one zrealizowane. Szanowni Państwo, ja jestem przewodniczącym Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Warszawie, ale to, co dzisiaj mówię, to są moje własne obserwacje i przemyślenia. To nie jest stanowisko mojego klubu, nie jest to również stanowisko mojej uczelni. To są wyniki rozmów z kolegami i koleżankami ze szkół publicznych i niepublicznych i to są moje obserwacje wynikające z mojego doświadczenia życiowego, a jestem wychowankiem tak zwanego Uniwersytetu Przymiotnikowego, czyli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, czyli może Szkoły Zawodowej, Uniwersytetu, również wychowankiem szkół niepublicznych i pracuję i pracowałem zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych w rozmaitych systemach. Zasugerowany został tytuł Niepubliczne Szkoły Wyższe, partner czy konkurent. To jest taki temat czy tytuł, który ma raczej pewnie stymulować dyskusję. W zasadzie dla mnie ani partner, ani konkurent, bo nie wiadomo partner kogo dla kogo i konkurent kogo z kim. Ja chciałbym raczej zwrócić uwagę na znaczenie oraz rolę uczelni niepublicznych i zwrócić uwagę na ich komplementarność do systemu szkół publicznych, czyli uzupełnienie systemu szkół publicznych. O wielu rzeczach, które powinny być poruszone w tym wykładzie, już powiedzieli moi przedmówcy, więc nie będę się powtarzał. Proszę Państwa, troszeczkę jestem skrępowany, dlatego że nie sądziłem, że taka będzie publiczność, tak? Widzę, że wszyscy z Państwa są bardzo doświadczonymi osobami, które zajmowały stanowiska również w administracji, więc wiele rzeczy, które tutaj powiem, to są bardzo oczywiste, ale ja, jak mówię, pracowałem w innym systemie, muszę się nauczyć. Nie chcę mówić, do czego zachęcał mnie pan profesor Seweryński, o systemie zarządzania szkół niepublicznych, czyli sprawę administracji chcę kompletnie pominąć. Od razu mogę powiedzieć, że te osoby, które pracują w administracji szkół niepublicznych, twierdzą, że szkoły niepubliczne są znakomicie zarządzane i tym się właśnie różnią od szkół publicznych, że administracja jest fantastyczna. Natomiast nie chcę mówić z powodów, które doskonale wyłuszczył pan profesor Seweryński. Uważam, że system menedżerski jest po prostu nieodpowiedni dla w ogóle jakichkolwiek uczelni wyższych. To jest potem w trakcie dyskusji możemy wyjaśnić dlaczego. Również nie chcę dyskutować systemu finansowania szkół niepublicznych z wielu powodów, a jednym z powodów jest to, że to odwraca uwagę od istoty rzeczy, ale to jest ulubiona rzecz, którą chcą dyskutować koledzy ze szkół niepublicznych i również ze szkół publicznych. Tak uważam, że to jest największy problem, to jest kwestia finansowania. Jakie jest znaczenie szkół niepublicznych? Proszę Państwa, nie mamy co zastanawiać się nad tym, czy to są uczelnie wyższe, czy nie są uczelnie wyższe, czy to są uniwersytety, czy nie są. Dlaczego? Po prostu
one są wpisane do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako szkoły wyższe, istnieje rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych i te wszystkie uczelnie zostały uznane za szkoły wyższe. Koniec, kropka. Tutaj nie mamy w tej chwili co na ten temat dyskutować. To jest sprawa do ewentualnie następnej dyskusji w czasie innego naszego spotkania. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na następujący fakt. To jest diagram, wykres przedstawiający, w jaki sposób rozwijały się uczelnie niepubliczne. W latach 2012-2013 mniej więcej, bo to się cały czas zmienia, ogólna liczba uczelni w Polsce to jest około 450. W tym mamy 132 uczelnie publiczne. Jak Państwo widzą, ta liczba się w zasadzie nie zmienia i mamy około 320 uczelni niepublicznych. Jak Państwo widzą, w pewnym momencie od 1990 roku ta liczba uczelni niepublicznych zaczęła dramatycznie wzrastać. Jakie to ma znaczenie, proszę Państwa? Do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego było wpisanych oryginalnie 379 uczelni. W tej chwili działa mniej więcej około 280, no to 100 uczelni przestało działać albo się związały z innymi. Czy ma to znaczenie dla regionów? No na przykład na terenie województwa mazowieckiego było zarejestrowanych 100 uczelni, proszę sobie wyobrazić, 100 uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza, w tej chwili działa około 70. Jak wygląda to, jeżeli chodzi o studentów? Tutaj moi przedmówcy wspomnieli. W tej chwili mamy mniej więcej około 1 700 000 studentów. W szkołach publicznych studiuje 73% mniej więcej, w szkołach niepublicznych około 27%. I proszę zauważyć, że ta liczba studentów tutaj oczywiście ona wzrastała. Potem osiągnęła apogeum chyba 2005 rok. W tym czasie liczba studentów w szkołach niepublicznych też wzrastała, ale to mniej więcej utrzymuje się, proporcje są tak utrzymane 20, 20, 27 do 30%. Pan profesor chyba wspomniał, że na początku to nawet było prawie 50%. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że w tych uczelniach niepublicznych kształciło się około 465 000 studentów i zwrócić uwagę na to, że w organizacjach, w uczelniach prowadzonych przez organizacje wyznaniowe, ja o tym wspomnę później, kształciło się około 20 000 studentów. O skolaryzacji już mówiliśmy. W 2010 roku tak zwany współczynnik skolaryzacji brutto osiągnął około 50%. Duża w tym zasługa uczelni niepublicznych. Czy to jest ważne? No jest bardzo ważne, dlatego że społeczeństwo mimo propagandy PRL-owskiej w Polsce niestety nie było dobrze wykształcone i liczba osób z wykształceniem wyższym była stosunkowo niska. Teraz, w jaki sposób generalnie zorganizowane są uczelnie niepubliczne? Uczelnie niepubliczne podlegają pod ustawy i rozporządzenia dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego, tak? Czyli muszą spełniać pewne warunki. Rygorystycznie, identyczny sposób w zasadzie, tak jak uczelnie publiczne. Tutaj koledzy, może pan minister mnie potem poprawi, jeżeli tak nie jest. Oczywiście są w pewnym sensie nadzorowane przez ministerstwo i w rejestrze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innych odpowiednich ministerstw, na przykład Ministerstwa Zdrowia czy Sportu i tak dalej. Są nadzorowane przez Polską Komisję Akredytacyjną i muszą spełniać warunki Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W innym przypadku nie byłyby wpisane do rejestru albo byłyby zawieszone, albo odpowiednich innych rad, na przykład Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, jeżeli to będzie na przykład wyższa szkoła niepubliczna, która prowadzi, powiedzmy, kierunek pielęgniarstwo. Część uczelni niepublicznych zrzeszona jest w tak zwanej Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, nie wszystkie. Ta konferencja też wyznacza pewne kierunki i
stawia pewne wymagania i bardzo nieliczne uczelnie niepubliczne, które na przykład mają prawo prowadzenia studiów doktoranckich, są zrzeszone w konferencji rektorów akademickich szkół polskich, która też narzuca pewne wymagania. Teraz, proszę Państwa, uczelnie niepubliczne w Polsce z mojego punktu widzenia są pewnego rodzaju dziwolągiem albo zjawiskiem. W Europie obowiązuje czy istnieje kilka modeli organizacji uniwersyteckiej. To jest tak zwany model kantowski, model Humboldta, model napoleoński. W modelu napoleońskim państwo zachowuje pełną kontrolę nad działalnością uniwersytetów. W sytuacji Polski te wszystkie modele są pomieszane, bo nawet jeżeli się argumentuje, że w Polsce jest model kantowski, to nie zupełnie tak jest, dlatego że w gruncie rzeczy zawsze ostatnie słowo ma ministerstwo i administracja publiczna i rząd. Czyli de facto my mamy w gruncie rzeczy typowy model napoleoński w praktyce. I to chodzi o kontrolę i chodzi o finansowanie. Natomiast szkoły niepubliczne w zasadzie odpowiadałyby czemuś, co jest modelem anglosaskim, typowym dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, który jest bardzo różny od tego modelu, który istnieje w Europie. I ja twierdziłbym, mając doświadczenie 30 lat prawie pracy w modelu anglosaskim, który nie przystaje do realiów europejskich, co zresztą wspomniał pan profesor Seweryński. Ale nawet w tym przypadku nasze szkoły niepubliczne odbiegają od tego modelu, bo państwo co prawda nie jest właścicielem i nie finansuje, wspiera jedynie ich działalność, ale u nas państwo rygorystycznie nadzoruje te uczelnie. Teraz jaka jest geneza, tak, powstania tych? To jest, jak powiedziałem, dość dziwaczne, dlatego że w polskiej tradycji akademickiej nie ma modelu szkół niepublicznych, z bardzo nielicznymi wyjątkami, i to są uczelnie prowadzone przez organizacje wyznaniowe. Oczywiście one były zakładane w przeszłości. No, takimi przykładami w chwili obecnej jest KUL czy Akademia Ignatium w Krakowie, tak? Co zatem stało u podstawy utworzenia akademickich szkół czy wyższych szkół niepublicznych? I mam nadzieję, że w trakcie dyskusji niektóre moje obserwacje zostaną sprostowane. Być może się mylę, nikogo, proszę Państwa, nie chcę urazić. Jedną z przyczyn, jak chciałbym powiedzieć, że w momencie, kiedy powstawały szkoły niepubliczne w Polsce, mnie w Polsce nie było. Nie miałem okazji dokładnie obserwować tego. Ja liczyłem na to, że takie uczelnie powstaną w wyniku autentycznego zapotrzebowania akademików na prowadzenie samodzielnej działalności dydaktycznej i naukowej. Tak się według mnie nie stało. Było przede wszystkim olbrzymie zapotrzebowanie społeczne. Tak? Ten współczynnik tak zwanej skolaryzacji był niski, było zapotrzebowanie na to, żeby się kształcić. W związku z tym był bodziec, żeby takie szkoły tworzyć. Powodem było również olbrzymie zaniedbanie przez państwo, bo jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie społeczne, no to wydawałoby się, że my wszyscy pracujący w uczelniach publicznych wykorzystalibyśmy znakomicie okazję i szkoły publiczne, w których pracujemy, uniwersytety, politechniki odpowiednio szybko rozwinęli. Jak wiemy, nic takiego się nie stało. Państwo i środowiska akademickie pracujące w szkołach publicznych z rozmaitych względów tą sprawę zaniedbały. I oczywiście wytworzyła się luka, wytworzyło się zapotrzebowanie. To zapotrzebowanie zostało zaspokojone przez naszych kolegów, bardziej zorganizowanych, którzy potworzyli te szkoły niepubliczne.
Jedną z przyczyn, niestety, było bardzo i w dalszym ciągu jest, bo to jest siła napędzająca te szkoły niepubliczne, bardzo niskie uposażenia akademików. W związku z tym poszukuje się możliwości rekompensaty, poszukuje się możliwości zarabiania pieniędzy. Nie możemy dostać w naszej własnej uczelni wyższego uposażenia, tworzymy w związku z tym szkołę niepubliczną i w ten sposób zwiększamy swoje uposażenie. No i to jest, powiedzmy, taki negatywny aspekt czy bodziec, ale pozytywnym to była olbrzymia przedsiębiorczość społeczeństwa polskiego, również akademickiego, i to w gruncie rzeczy należy podziwiać, że nasi koledzy sprawniej lub mniej sprawnie, skuteczniej i nieskuteczniej, jednak takie instytucje stworzyli. Natomiast w moim przekonaniu motywem i przyczyną nie była chęć poprawy jakości kształcenia, czyli nie była chęć odmiennego kształcenia, czyli nie było tej motywacji, tego bodźca, który wystąpił w systemie anglosaskim, gdzie uniwersytety powstawały dlatego, że grupa akademików się zbuntowała, postanowiła, że będziemy uczyć w inny sposób, pakowała manatki, zabierała kilku studentów, przenosiła się gdzieś na bagna i tam zakładała uniwersytet. Nie było również chęci czy bodźca, żeby odmienne kształcenie, tak? To, co było bodźcem do powstania uniwersytetów związanych z gminami wyznaniowymi, powiedzmy w Niderlandach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy jeszcze w Ameryce, nim powstały Stany Zjednoczone, lub chęć społeczeństwa albo rodziców studentów, żeby mieć inne wykształcenie niż na klasycznym uniwersytecie, tak? Czyli było odmienne kształcenie. W moim przekonaniu, z wyjątkiem kilku uczelni, nie było to bodźcem. Jedną z takich uczelni, wydaje mi się, proszę mnie poprawić, jeżeli tak nie jest, była uczelnia w Nowym Sączu, gdzie chciano stworzyć alternatywny sposób kształcenia kadr administracyjnych czy kadr do kierowania gospodarką. Odmienność i jakość kształcenia. Oczywiście, jak porozmawiamy z większością kolegów, to wszyscy koledzy powiedzą nam, szczególnie ci pracujący w uczelniach niepublicznych: oj, nie, 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 ja tu nie dlatego pracuję, że chcę zarabiać więcej pieniędzy. Motywacją nie było to, że po prostu miałem tak niskie uposażenie i nie dawałem sobie rady, nie mogłem utrzymać rodziny. Wszyscy nasi koledzy, i obawiam się, że w to wierzą, będą twierdzili, że tam jest innego rodzaju kształcenie, że te uczelnie się różnią i że ta jakość kształcenia jest podobna albo nawet lepsza. Czy jest lepsza, czy jest gorsza, ja tego nie chcę tutaj dyskutować, nie na tym etapie, dlatego że, jak powiedziałem, jeżeli uczelnia niepubliczna jest wpisana do rejestru uczelni Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przechodzi wszystkie etapy oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną, no to musimy uznać, że ta jakość kształcenia jest odpowiednia. Mało tego, tytuły zawodowe w Polsce są tytułami państwowymi, a nie uczelnianymi, czyli magister, czy magister inżynier, czy inżynier, czy licencjat z uczelni w kraju, no jest równoważny licencjatowi, czy magistrowi, czy inżynierowi Politechniki Łódzkiej. No to wynika z przepisów. Co w takim razie, popytałem kolegów, co daje innego prywatna uczelnia, niepubliczna, to pisze prywatna, to jest niepubliczna, studentowi i pracodawcy niż uczelnia państwowa. No i zobaczmy, jakie są argumenty. Gdy mam czas, no, przykładowe argumenty jednej z niepublicznych uczelni, ponieważ nie mogę być lobbystą uczelni, wykreśliłem, mniejsza o to jaka, to są argumenty. Chcesz mieć kontakty międzynarodowe i studiować po angielsku. Uczelnia jest na entym miejscu w Polsce i tak dalej, w umiędzynarodowieniu studiów. Najwięcej osób studiuje w uczelni w języku angielskim. Nie ma w Polsce innej uczelni, w której byłoby tylu cudzoziemców. Co my tu jeszcze mamy? Unikalne szanse. O wiele więcej zagranicznych wykładowców. Chcesz studiować co najnowsze
na świecie. Uczelnia o wiele mobilniej i elastyczniej dostosowuje się do błyskawicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy. No, czy ten absolwent to ma być generowany pod kątem rynku pracy? Nad tym się zastanówmy. To jest argument uczelni niepublicznej dobre. Dostosowane do potrzeb biznesu. Uczelnie publiczne nie są tak mobilne, tu jest trochę krytyki, nie potrafią na rynku nauki tak szybko przygotować gorących nowych ofert. No dobrze. Dalsze argumenty. Chcesz, aby dyplom twojej uczelni był na świecie rozpoznawany przez pracodawcę. No to jest sugestia, że dyplom uczelni łódzkiej, czy SGGW, nie jest rozpoznawalny. Uczelnia wkłada duży wysiłek w pozycjonowanie, w tutaj Financial Times, pracę. To są argumenty dla uczelni niepublicznych. Uczelni niepublicznych. Czy dyplom twojej uczelni był w sieci rozpoznawalny? To jest dla mnie dość dziwaczne. Jak powiedziałem, ja jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i moja uczelnia była tak rozpoznawalna, że robiłem doktorat w takiej małej uczelni, mało znanej, Cambridge University w Anglii. Tam mnie nikt nie pytał, dowiedzieli się, że jestem z SGGW, nie pokazywałem żadnego indeksu, nic nie zdawałem, zostałem doktoratem, zrobiłem doktora. A mój syn, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, tutaj przyjechał, jak próbował się zapisać na Uniwersytet Warszawski, musiał mnóstwo dokumentów i potwierdzanych jeszcze przez attaché, bo to jest kwestia rozpoznawalności. Ja to taki anegdotka. Chcesz być partnerem na uczelni. Uczelnia jest kameralna, studenci są traktowani podmiotowo, ocenią sobie fakt, lubisz być prywatny. Wiele osób od przedszkola przez szkoły szło już wyłącznie nitką prywatną i wcale nie uważa, że w obecnej sytuacji państwowe znaczy lepsze. No i na koniec uwaga, typ własności nie ma związku z jej potencjałem naukowym, to przecież oczywiste. No dobrze, a teraz spójrzmy przykładowe argumenty jednej z publicznych uczelni. To była niepubliczna, teraz mamy publiczną. Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach? Szkoła w Skierniewicach zapewnia bezpłatną naukę na studiach pierwszego stopnia, wysoki uniwersytecki poziom zdobytej wiedzy, no to nie różni się od tego, co tam, tak? Profesjonalne przygotowanie studentów do wykonywania, też się nie różni, kompleksowe profesjonalne przygotowanie studentów, absolwentów do podjęcia pracy zawodowej, też się nie różni od tego, co oferuje. Dalej, aktywne wsparcie pozaszkolnej działalności studentów w ramach funkcjonowania samorządu, umacnianie dobrych relacji pomiędzy studentami a kadrą dydaktyczną też się nie różni, tam by było, że student traktowany jest podmiotowo, szkołę przyjazną młodzieży to samo co w tej szkole, wsparcie materialne, możliwość zakwaterowania, no tam nie było możliwości zakwaterowania w nowo uruchomionym domu studenckim, możliwość kontynuowania nauki na uczelniach zagranicznych to samo, integrację środowisk lokalnych poprzez realizację przedsięwzięć, takich jak Festiwal Nauki, Dzień Maturzysty czy wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czyli z mojego punktu widzenia specjalnie pod względem jakości i tego, co zapewniają te szkoły, nie różnią się one od szkół publicznych. Ale teraz przejdźmy do roli. Jeżeli chodzi o znaczenie, zdecydowanie moglibyśmy powiedzieć, że to znaczenie jest bardzo istotne. No jeżeli 25% studentów studiuje w szkołach niepublicznych, nie możemy tego sektora ignorować. 25% studentów, 400 czy prawie 500 tysięcy studentów. Rola. Skoro wpisane i nadzorowane, to szkoły wyższe kształcące na wyższym poziomie. No to jest sprawa, którą możemy sobie potem przedyskutować, tak? No ale to są szkoły wyższe założenia, ale również, i na to chciałbym zwrócić większą uwagę, wielu kolegów twierdzi, i tu właściwie się chyba wszyscy zgadzamy, nawet te osoby, które są bardzo krytyczne, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne, ale pracują w tych szkołach niepublicznych, że one mają olbrzymie znaczenie kulturotwórcze. Nawet jeden z kolegów powiedział, że to jest wręcz dźwignia kultury prowincji. To jest być może bardziej dla socjologa czy demografa, czy kulturoznawcy ocenienie, czy rzeczywiście tak jest, ale
Takie jest przekonanie. To był główny argument, który ja słyszałem rozmawiając z kolegami, że to rzeczywiście wpływa na życie prowincji. Odgrywają pewnego rodzaju rolę zasysającą, czyli przyciągają osoby z wykształceniem wyższym czy uniwersyteckim z powrotem do tych mniejszych ośrodków i miasteczek, tak? Czyli nie wszyscy uciekają do dużych miast, ale w jakimś sensie przyciągane są osoby, czy odwiedzają te mniejsze ośrodki. I niewątpliwa jest stymulacja z rozmaitych względów. To mogą być ambicjonalne, to mogą być rzeczywista chęć zmiany kultury. Jest pewnego rodzaju stymulacja samorządów do działania i do tworzenia jakiejś lokalnej elity. To wydaje się też niewątpliwa rola. No i oczywiście w dużym stopniu jest to stymulacja ekonomiczna. Jeżeli my uwzględnimy, że to jest od 400 tysięcy do 500 000 studentów, wielu z nich płaci czesne, no to oczywiście to jest jakiś przyczynek, wkład do lokalnej ekonomii. Wniosków nie ma wiele. Ja chciałbym jedną rzecz przedstawić i chciałbym, żeby to Państwo rozważyli i ewentualnie zapamiętali. Inne wnioski możemy wyciągnąć, wypracować w trakcie dyskusji. Według mnie niepubliczne szkoły wyższe odgrywają istotną rolę w procesie kształcenia społeczeństwa. Jeżeli się z tym zgodzimy, to oczywiście musimy się zastanowić, co z tymi szkołami robić, czy im pomagać, czy nie, w jaki sposób, albo przynajmniej, czy nie przeszkadzać. Jeżeli uznamy, że one nie odgrywają istotnej roli, no to mogą one popłynąć i nie musimy się martwić ani problemami finansowania, ani problemem kształcenia i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak kolega twierdził, być może w ogóle za kilka lat będzie już tych szkół tylko tam 10 czy 12% i sprawa, że tak powiem, zostanie w naturalny sposób rozwiązana. Ale w najbliższym czasie prawdopodobnie trzeba się będzie tym zająć. A, tam były problemy i zadania. Dobrze by było, gdybyśmy w trakcie dyskusji wypunktowali sobie, jakie problemy widzimy. Niektórzy z moich kolegów widzą problemy. Na przykład, ja zasygnalizuję, na przykład takim problemem jest podobno podkradanie kadry wykształconej na, czy przygotowanej w uczelniach publicznych przez szkoły niepubliczne. Nie wiem, czy to jest prawda. No takie słowo zostało użyte, odkradanie, wykorzystywanie. Wręcz jeden z kolegów użył słowa pasożytnictwo. Mam nadzieję, że to nie jest nigdzie zapisywane. Ja się z tym nie zgadzam, ale to jest. Jeżeli uznamy, że to są problemy, niektórzy koledzy mówią, że to jest wyciąganie środków z budżetu i z środków, które mogłyby być przeznaczone na szkoły publiczne. Nie wiem, dlatego że z kolei koledzy są w ministerstwie, twierdzą, że tak właściwie to nie bardzo wiadomo, może pan minister potem udzieli nam jakiejś informacji, tak właśnie w zasadzie nie bardzo wiadomo, jaka ilość środków idzie z budżetu na te szkoły niepubliczne. No i wtedy możemy sobie sformułować zadania dla nas, tak, czy chcemy bardziej te szkoły kontrolować, czy chcemy poprawiać, czy uważamy, że ten sektor powinien być rozbudowywany, czy nie. Ale uważam, że na koniec powinniśmy określić, czy rzeczywiście są jakieś problemy, jeżeli chodzi o szkolnictwo niepubliczne i jakie są zadania, tak. Przed nami stoi, przed tymi szkołami. Dziękuję bardzo.